Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Instytut Żywności i Żywienia przeprowadził bardzo ciekawe, oryginalne badania zmian nawyków żywieniowych Polaków w ostatnich 50 latach. Te dane zostały porównane z danymi epidemiologicznymi na temat występowania nowotworów w Polsce. No i okazało się, że zmiany w żywieniu, że sposób żywienia może mieć istotny wpływ na ryzyko powstania nowotworów. Podsumowując wiedzę płynącą z tych badań, mogę powiedzieć, że dla najważniejszych czynników, które spowodowały zmiany w zachorowalności Polaków na nowotwory, należą otyłość, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu, pewne nawyki żywieniowe związane ze spożyciem mięsa czerwonego i mięsa przetworzonego, spożyciem nadmiernym spożyciem soli, niskim spożyciem wapnia i witaminy D. To są te najważniejsze czynniki, które zaobserwowaliśmy w naszych badaniach i które miały wpływ na zachorowalność nowotwory złośliwe w Polsce. Panie profesorze, posłuchajmy się może konkretnym przykładem. Proszę powiedzieć, jak czynniki żywieniowe wpłynęły na spektakularny spadek występowania raka żołądka w Polsce? Rzeczywiście ten spadek zachorowania na raka żołądka w Polsce jest spektakularny. Na przestrzeni ostatnich 40-50 lat zachorowalność na raka żołądka zmniejszyła się trzykrotnie. To jest naprawdę niesamowity efekt. Na to zjawisko wpłynęło kilka ważnych, istotnych czynników. Systematyczny, zwiększający się wzrost spożycia warzyw i owoców, stały od około 20 lat spadek spożycia soli. Ten spadek wynosił około 10-15%. I bardzo istotnym dodatkowym czynnikiem było zmniejszenie się zjawiska palenia tytoniu. Te czynniki należą do najważniejszych czynników, które decydują o zachorowaniach na ten nowotwór. Rozumiem, że inne nowotwory układu pokarmowego też zanotowały spadek, tak? Dynamiki. Tak, nie tylko dynamiki, ale również spadku, bo tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Spadek i dynamikę narastania. Jeśli chodzi o spadek zachorowań, to nastąpił spadek zachorowań na raka trzustki w ostatnich kilkunastu latach, na raka przełyku u mężczyzn, raka pęcherzyka żółciowego, raka wątroby i została zahamowana tendencja wzrostowa zachorowań na raka jelita grubego. Czyli dużo się działo w obrębie tej epidemiologii w ostatnich kilkunastu latach, ale bardziej w tym pozytywnym znaczeniu. Jakkolwiek same bezwzględne wskaźniki zachorowań są duże i jesteśmy w takiej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o zachorowania na wiele nowotworów złośliwych. A proszę wyjaśnić może mniej obeznanym z medycyną widzom, jak w ogóle sposób żywienia wpływa na powstawanie nowotworów? Jest to bardzo złożone zagadnienie. Wpływa poprzez różne mechanizmy. Musimy sobie uświadomić, że tak zwany proces karcinogenezy trwa przez 20-30 lat, no można powiedzieć kilkadziesiąt lat. I powstanie nowotworu jest wypadkową działania wielu różnych czynników środowiskowych i stylu życia przez cały ten okres. Pierwszą istotną sprawą to jest to, że niektóre czynniki żywieniowe, metaboliczne, i sama otyłość może być czynnikami, które inicjują powstawanie nowotworów złośliwych poprzez wywoływanie przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. I to jest przede wszystkim konsekwencja otyłości. Otyłość wywołuje w naszym organizmie przewlekły stan zapalny. Czyli czynniki żywieniowe, inne, takie jak alkohol, spożycie nadmierne alkoholu, może uszkadzać DNA komórek. Czyli to są te czynniki i dotyczące żywienia i stylu życia, które wywołują nowotwór złośliwy. Natomiast bardzo ważne jest to, że wiele czynników żywieniowych może zapobiegać rozwojowi nowotworu złośliwego
w tak długim okresie, tych 20-30 lat. Jeżeli sobie wyobrazimy, że działają różne czynniki szkodliwe, które uszkadzają DNA, DNA komórek, na przykład wolne rodniki, powstające w wyniku przewlekłych stanów zapalnych, działania różnych związków chemicznych, to możemy sobie uświadomić, że w ciągu całego życia jesteśmy stale narażani na zainicjowanie procesu tworzenia się raka. Jeżeli spożywamy wystarczającą ilość warzyw i owoców, mamy szansę na to, że będziemy neutralizowali te procesy. Czyli na przykład niszczyli wolne rodniki, które powstają się w wyniku tych działania tych czynników szkodliwych, albo poprzez też spożycie warzyw i owoców, czyli związków bioaktywnych, które zawarte są w warzywach i owocach, sprzyjać naprawie DNA komórek. Czyli możemy odwrócić te początkowe stadia karcinogenezy i w ten sposób uchronić nasz organizm przed rozwojem nowotworów złośliwych. Które rodzaje nowotworów są najbardziej zależne od sposobu żywienia? W zasadzie wszystkie nowotwory przewodu pokarmowego i większość innych nowotworów w mniejszym lub większym stopniu zależy od czynników żywieniowych. Tak najogólniej możemy powiedzieć, że od czynników żywieniowych, otyłości i innych czynników stylu życia, takich jak aktywność fizyczna, bo trudno je rozdzielić. Używki tak samo. Możemy zmniejszyć o połowę zachorowań na nowotwory złośliwe. Czyli te czynniki negatywne, żywieniowe, związane ze stylem życia są odpowiedzialne za 50% nowotworów złośliwych. Niektórzy mówią, że może trochę więcej, 60%. Także to jest bardzo dużo. Tylko chciałbym tutaj zaznaczyć jeszcze jedną bardzo istotną sprawę odnośnie tego zagadnienia. Jak czynniki żywieniowe wpływają na nowotwory złośliwe. Nie wiemy jeszcze, i to jest teraz badane, jak żywienie matki w czasie ciąży i w pierwszych latach życia dziecka wpływa na to ryzyko. Czyli wiemy, że na pewno wpływa, tylko nie wiemy w jakim zakresie. Bo żywienie matki w ciąży i żywienie we wczesnych latach dziecka powoduje tak zwane programowanie w naszym organizmie, czyli doprowadza do pewnych zmian epigenetycznych, często niekorzystnych, jeżeli te czynniki są szkodliwie działają, czy jest nieprawidłowe żywienie, przygotowują na nieprawidłową reakcję na czynniki środowiskowe, czyli podwyższają ryzyko przy zetknięciu się z czynnikami niekorzystnymi na rozwój raka. I tu nie wiemy, w jakim odsetku może mieć to wpływ na rozwój nowotworów złośliwych. Czy to będzie 10 czy 15%. Czyli do czego zmierzam? Jeżeli weźmiemy te czynniki żywieniowe i stylu życia w dorosłym życiu i dodamy również jeszcze na razie te kilka czy kilkanaście procent, być może 20-30, tego naprawdę jeszcze nikt nie wie, tych czynników związanych z żywieniem matki i żywieniem dziecka we wczesnym dzieciństwie, no to możemy powiedzieć, że absolutnie, prawdopodobnie w największym stopniu zachorowalność nowotwory zależy od nas. I tu chciałbym zaznaczyć bardzo ważną rzecz, że sam proces starzenia jest czynnikiem ryzyka nowotworów złośliwych. Sprawa jest oczywiście bardziej skomplikowana i tutaj należałoby jeszcze powiedzieć o wielu innych aspektach związanych z nowotworami złośliwymi, żeby w pełni zrozumieć tą całą patogenezę nowotworów złośliwych. A wracając jeszcze do badania przeprowadzonego przez Instytut Żywności i Żywienia, pokazującego zmiany nawyków i ich wpływ na występowanie nowotworów, to mówiliśmy wcześniej o tych nowotworach, których występowanie spadło, ale mamy też nowotwory, których występowanie narasta, albo przynajmniej nie zahamowało znacząco. Mam tu na myśli nowotwór jelita grubego, gruczołu krokowego, piersi. Chciałem się zapytać, czy te zmiany w żywieniu były niedostateczne? Jeśli mówimy o zachorowalności na nowotwory złośliwe, musimy mówić o interakcji pomiędzy czynnikami tymi pozytywnymi i tymi negatywnymi. Bo we wszystkich tych nowotworach z jednej strony działają czynniki negatywne, a z drugiej strony czynniki pozytywne. I to jest taka wypadkowa. Tylko każdy nowotwór ma swoją specyfikę i dlatego jest tak, że w niektórych nowotworach obserwujemy wyraźny spadek, a w niektórych na przykład tylko zahamowanie wzrostu, a w niektórych rzeczywiście wzrost, który nie za bardzo możemy na razie opanować. Jeśli chodzi o raka piersi, to absolutnie są trzy ważne czynniki,
które decydują o jego rozwoju. Otyłość, alkohol, palenie tytoniu. Oczywiście tutaj warzywa i owoce prawdopodobnie, przypuszcza się, mogą mieć znaczenie ochronne. Chciałbym uczulić na alkohol. Nawet niewielkie dawki alkoholu spożywane przez kobietę, to znaczy poniżej nawet 10 gramów czystego etanolu na dobę, stanowią ryzyko rozwoju raka piersi. Czyli generalnie możemy powiedzieć tak, że nasze zalecenia kierowane do społeczeństwa są takie, żeby unikać spożywania alkoholu, a jeżeli już dana osoba spożywa alkohol, to nie powinna go spożywać więcej niż 10-20 gramów czystego etanolu. U kobiet ta dawka, taka w miarę oczywiście, tak mogę to użyć, bezpieczna, to jest te 10 gramów czystego etanolu, u mężczyzn 20 gramów czystego etanolu na dobę. A jeśli chodzi o raka jelita grubego, który w Polsce ciągle jest dość powszechny, to jak można sposobem żywienia spróbować przeciwdziałać występowaniu tego? Przede wszystkim przeciwdziałać nadwadze i otyłości. To jest bardzo istotny czynnik, który decyduje o rozwoju raka jelita grubego. Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, który może zmniejszyć ryzyko zachorowania raka jelita grubego o 15-20%, jest aktywność fizyczna. Nawet ta umiarkowana aktywność fizyczna zalecana, czyli 30 minut codziennej aktywności fizycznej na dobę. Oraz, jeśli chodzi o czynniki żywieniowe, to spożycie błonnika, czyli generalnie warzyw i owoców. Ono powinno być większe niż 400 gramów warzyw i owoców na dobę. Panie profesorze, gdyby miał Pan wymienić kilka takich głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów po stronie sposobu żywienia, to jakie produkty byłyby na tej czarnej liście? Jeśli chodzi o czarną listę, czyli takich negatywnych, to tutaj w ten sposób rozumując, możemy wymienić stosunkowo niewiele, bo na przykład sól, która jest absolutnie odpowiedzialna w dużym mierze za raka żołądka, tłuszcze zwierzęce, tłuszcze nasycone, które podwyższają ryzyko istotnie wielu nowotworów, ale również podwyższają ryzyko rozwoju otyłości, czyli w tym mechanizmie również mogą działać. I aflatoksyny, czyli te czynniki, które są zawarte w żywności, takiej źle przechowywanej, które mogą być odpowiedzialne za rozwój raka wątroby. No, w pewnym stopniu pewne zanieczyszczenia żywności, jak akrylamid, mogą podwyższać ryzyko nowotworów poprzez uszkadzanie DNA. Natomiast tą drugą stroną i bardziej ważniejszą to jest to ochronne działanie przed rozwojem raka. No właśnie, panie profesorze, jakby pan zdradził kilka zasad diety antyrakowej. To zacznę i tak zaczynam wszystkie moje wypowiedzi od nadwagi i otyłości. Rzeczywiście będę to powtarzał jak mantra. Trzeba utrzymywać prawidłową masę ciała. Nie dopuszczać do nadwagi ani otyłości. Poprzez oczywiście równowagę w spożyciu kalorii i równowagę w aktywności fizycznej. To jest taka podstawa. Drugim kolejnym bardzo ważnym elementem jest spożywanie warzyw i owoców. Potencjał różnych bioaktywnych związków, polifenoli, antyoksydantów jest tak olbrzymi, że może nas uchronić przed uszkodzeniami DNA, jak i również wpływać na mechanizmy naprawcze. Czyli jeżeli już nawet stało się coś złego, czyli dochodzi do uszkodzenia DNA, które prowadzi do nowotworów, możemy odwrócić tą sytuację i zapobiec nowotworom. Poza tym możemy jeszcze tutaj podkreślić rolę wapnia. Spożycie wapnia niskie może również być tym czynnikiem, który decyduje o rozwoju pewnych nowotworów, raka jelita grubego, być może ma wpływ na raka prostaty, jak i witaminy D. Nad witaminą D trwają badania i na razie nie ma jeszcze może tak bardzo precyzyjnie ustalonych poglądów i zaleceń, jednakże przewija się już pewien, no, wielu takich, powiedziałbym, zaleceniach, artykułach poglądowych i opinii wielu naukowców, że niedostateczna zawartość witaminy D w organizmie, no, jest tym czynnikiem, który może mieć wpływ na rozwój wielu nowotworów złośliwych. Raka piersi, raka jelita grubego, raka prostaty. Prawdopodobnie w najbliższych latach będziemy mieli już takie bardziej precyzyjne dane i precyzyjne zalecenia co do spożywania, no i bardziej jasny może pogląd, jak to rzeczywiście wygląda. Myślę, że dość optymistyczne wnioski wypływają z tej rozmowy, że
rak nie jest, nie jesteśmy skazani na raka, tak? Nie jest to choroba uwarunkowana w 100% genetycznie, tylko nasz styl życia ma duży wpływ na to, czy zachorujemy, czy nie. Tak, absolutnie. Na zakończenie tej rozmowy muszę to podkreślić całą stanowczością. Dziękuję. Jeśli realizujemy te wszystkie zasady, absolutnie jesteśmy w stanie istotnie zmniejszyć zachorowanie na nowotwory złośliwe. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.